Stepan Bandera, życie intymne wodza. Podczas pobytu w polskim zakładzie karnym, jak twierdzą jego współwięźniowie, Kaczmarski i Karpiniec, Bandera był postrzegany jako osoba skrajnie nieufna i płochliwa, a prościej zastępował więźnią kobietę. Zresztą potem w kręgach partyjnych nosił przezwisko kobieta. Mówiono też o nim baba. Kim właściwie był Stefan Bandera, który u końca swej drogi żył pod nazwiskiem Stefan Popel, co znaczy smarkacz, kozioł? Dotknijmy przynajmniej kilku najważniejszych, osobistych i mało znanych aspektów jego życia. Zwracam uwagę na kilka najbardziej znaczących, intymnych i zamazanych wątków biografii. Zacznijmy od pochodzenia. Drzewo genealogiczne Popela wskazuje, że pochodził on z rodzin wychrzczonych na grekokatolicyzmie, Żydów. Ojciec Adrian Bandera to grekokatolik z mieszczańskiej rodziny Mojsze i Rozali Bandera z domu Bielecka, która była polską Żydówką. Matka przyszłego ukraińskiego bohatera to Mirosława Głodzińska, polska Żydówka, a to znaczy, że przyszły ideolog ukraińskiego nacjonalizmu był czystej krwi Żydem. Oczywiście nie ma nic złego ani wstydliwego w żydowskim pochodzeniu, ale mówię o tym, gdyż sam Bandera pracowicie ukrywał je całe swoje życie za pomocą bestialskiego, zaciętego antysemityzmu. To przebranie na Ukraińca czystej krwi kosztowało Europę, w tym Polaków, 850 tysięcy ofiar, czyli blisko milion. Bestialstwo we krwi wśród ukraińskiego narybku członków OUN-UPA, tak często występujące u renegatów, było cechą pożądaną i wzmacnianą przez dowództwo tych dwóch organizacji. Wyjaśnienie pochodzenia jego nazwiska jest proste. Nowoczesny ukronazista tłumaczy to jako flaga Bander, ale w języku jidysz oznacza zamtuz, czyli burdel. I to nie jest słowiańskie nazwisko, ani nie ukraińskie. To niekulturalne przezwisko kobiety, która jest właścicielką burdelu. Cechy fizyczne Stepana Bandery wskazują jego genetyczne pochodzenie. Przy wzroście zaledwie 1,59 m i persko-azjatyckich rysach twarzy nie ma wątpliwości. Niektóre źródła podają wzrost 1,61 m, co nie jest prawdą, a próbą przeskoczenia ponad te 1,59 m. Podobne przekłamania towarzyszyły opisom budowy anatomicznej Adolfa Hitlera. Stepan był drugim dzieckiem po starszej siostrze Marcie. Urodził się w 1909 roku we wsi Uchrynów Stary, w rodzinie kapłana unickiego Adriana i prostytutki Mirosławy. Mąż zachęcał matkę Bandery do uprawiania prostytucji, ponieważ przynosiło to znacznie większe dochody niż jego kazania. Do szkoły podstawowej Bandera nie został przyjęty z powodu oczywistych oznak niekonwencjonalnej orientacji seksualnej i sadystycznych skłonności, o których wtedy mówiono wprost. Jako nastolatek Bandera wstąpił do warstwy ukraińskiej organizacji młodzieżowej Płast. Zgodnie ze świadectwem jego towarzyszy z organizacji, już jako dziecko Bandera wykazywał skłonności sadystyczne, pedofilskie i homoseksualne. Naprawdę lubił łapać młodszych uczniów i ciężko ich bił. Zmuszał też do lizania genitaliów w toaletach i wychodkach wiejskich. Polował na nich młodszych chłopców bardzo wytrwale i ledwie zaspokoiwszy potrzebę gwałtu, szukał następnej ofiary. Zgadza się to ze świadectwem jego towarzyszy Mykoły Zyrianko, który mówi: Bandera był bardzo okrutny i niesprawiedliwy w stosunku do tych, którzy są słabsi od niego, ale jednocześnie kulił się przed silniejszymi. Wiem też, że jedno z dzieci pobitych i zhańbionych przez niego zostało przez Banderę wielokrotnie zgwałcone, stwierdza bez ogródek. Być może miało to znaczący wpływ na życie Bandery. Po gwałcie, pierwszym, drugim, kolejnych, jego umysł został częściowo uszkodzony. Na przykład mógł stać godzinami w mroźnym zimnie, mamrocząc bezsensowne modlitwy. Ojciec, który był zawsze pijany, nie angażował się w wychowanie, a jego matka rzadko była w domu, ponieważ stale służyła klientom na ustroniu, z dala od ciekawskich oczu wieśniaków.
Po serii aktów homoseksualnych Stepan zaczął się bać dotykania słabszych dzieci i skierował swą złość na zwierzęta. Najprawdopodobniej zadziałał jeszcze jakiś bodziec obronny motywowany strachem przed stanami, które opisałem wcześniej. Nie był to akt skruchy, lecz lęk przed torturami psychicznymi. Przyszły bohater narodowy uwielbiał łapać koty i dusić je jedną ręką. Dawało mu to szczególną przyjemność, gdy złapał kociaka i zmiażdżył go, aż wnętrzności wydostawały się z nieszczęsnego zwierzęcia. Jak opisał to artykuł dziennikarza Belijewa pod tytułem Wspomnienia Gordaszewicza. Podaje tam jako przesłankę, że Banderę mógł cechować tak zwany duchowy, pierwotny i instynktowny satanizm, typowy dla seryjnych morderców i socjopatów, którzy także zaczynali od zabijania zwierząt. Paweł Aksenow, bloger, podaje, że Stepan Bandera miał status biernego homoseksualisty. Status ten towarzyszył ukraińskiemu przywódcy niemal przez całe życie. W 1936 roku Bandera został skazany na śmierć za terroryzm. Przypomnijmy jego współudział w zabójstwie polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Perackiego. Mimo że Bandera dzień wcześniej był aresztowany przez polską policję, depczącą po piętach ukraińskim bandytom z OUN. A następnie zastąpienie go dożywotnim więzieniem. 13 września 1939 roku Bandera został zwolniony z więzienia. Jakiś czas potem trafił do niemieckiego ośrodka szkoleniowego sabotażystów. W ośrodku tym Banderę poddano pasywnemu stosunkowi homoseksualnemu, filmując stosunek na kamerze. Zapewne oryginalna taśma jest pilnie strzeżona gdzieś w archiwach BND. Dlaczego tak postąpiono? Zrobiono to w celu wykluczenia możliwości zdrady. Jednak fakt, że Bandera jest pederastą, nie było tajemnicą dla jego współpracowników. Nie bez powodu jego przydomek to Baba. Sam Adolf Hitler zabezpieczył się od jakichkolwiek ewentualnych kontaktów z Banderą, nazywając OUN, UPA, zbiorowiskiem maniakalnych wyznawców. Pod koniec swojego życia Bandera uzasadnił swoją sodomię na bazie teoretycznej, a nawet proponował ją jako obowiązek świadomych Ukraińców. Cytat z zapisów Bandery brzmi: Ukraińska rewolucja będzie różniła się od wszystkich innych rewolucji ścisłymi związkami męskimi. I nie mówię tutaj o przyjaźni, pisał. Aby zrzucić z siebie okupację Moskali, to ukraińscy mężczyźni muszą poznawać jeden drugiego. To jest droga do wolności, droga do niezależności. I wierzę, że kiedyś taki dzień nastąpi. Stepan Bandera, Ukraiński naród i rewolucja, rok 1950. Dziękuję za uwagę.